Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in Max a fantastic lap yesterday, position. And he starts from pole position. P2, Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid Następnie today, we have mamy. Leclerc Sainz. I Sainz. Daniel Ricciardo i Valtteri Bottas. Hamilton, Lewis Hamilton i Pierre Gasly. Lance Stroll i Yuki Tsunoda. 11 Alonso, 12 Sergio Perez. 13 Kubica Junior, 14 Raster, 15 Ocon, 16 Latifi, 17 Aitken, 18 Zhou, 19 Schumacher i 20 Nikita Mazepin. Trwają przygotowania oraz trwa narada, jaką strategię by tu wybrać na wyścig w Portimao. Nieudane kwalifikacje Roberta Kubicy Juniora wyspinował w Q2, przez to nie miał czasu poprawić czas okrążenia i nie dostał się do Q3. No i teraz pytanie, jak pójdzie mu przebijanie się przez między innymi Alfa Romeo, Alpina i inne różne zespoły, inne różne bolidy, innych różnych zawodników. Więc za chwilę przekonamy się, przekonamy się, jak zakończy się dojazd do pierwszego zakrętu i czy będą jakieś uszkodzenia. Nieudany wyścig Roberta Kubicy Juniora na Imoli. Niestety. No, z pierwszego miejsca spadł aż na miejsce numer 9. Był także deszcz podczas tego wyścigu. No i złą strategię obrał Red Bull. I między innymi przez to 9 wyjechał Robert Kubica Junior. Ale jesteśmy w Portimao. Po okrążeniu informacji się okaże się, kto będzie miał najlepszy dojazd do pierwszego zakrętu. George Russell startuje na hardach. Perez startuje na softach i Esteban Ocon startuje na softach. Fernando Alonso też startuje na softach. O, tutaj Sergio Perez nie został wyprzedzony. Nie będzie kary, bo za wyprzedzenie na okrążeniu formującym może być kara. Aczkolwiek nie został wyprzedzony Sergio Perez, więc kary nie będzie. Za niedługo już przekonamy się, który z tych utalentowanych kierowców wygra Grand Prix Portugalii i czy będzie samochód bezpieczeństwa. Jeżeli tak, to ile będzie samochodów bezpieczeństwa i ile będzie DNF-ów. Już za około minuty albo pół minuty rozpocznie się Grand Prix Portugalii. Teraz wyjeżdżają już bolidy na swoje pola startowe. Pytanie, ile pozycji zyska Robert Kubica Junior na starcie tego wyścigu. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. And lights out and away we go.
ruszamy do Grand Prix Portugalii. No i teraz już jedna pozycja zyskana, jednak nie. Tutaj wciska się Esteban Ocon i Sergio Perez teraz w kanapkę wnięty. Oj, tutaj Carlos Sainz wyspinował. Co tu się stało w tym pierwszym zakręcie? Masakra. Carlos Sainz w zakręcie numer 2 jechał bokiem. Jest żółta flaga. Chyba Nikita Mazepin. Coś tu się stało. No, ewidentnie coś tu się stało. Co tam się odrąbało? Nie wiadomo, ale wracamy. Już jest zielona flaga. Także wracamy do ścigania. Alonso, 10, 11 Ocon. Teraz Robert Kubica Junior będzie musiał się bronić przed tymi kierowcami, którzy są na softach. Więc nie lada wyzwanie. No i pytanie, czy doszło tam do uszkodzeń? No bo to nie był wymarzony start Carlosa Sainza, bo w piątej pozycji albo czwartej spadł na pozycję 13, także fatalny start Carlosa Sainza. Póki co nic się nie dzieje. No ten początek był dziwny. Tam na pierwszym okrążeniu przed drugim zakrętem na tym. Po wyjściu z pierwszego zakrętu tam stały 4 albo 5 samochodów. Aczkolwiek jest już okrążenie numer 2. No i teraz będzie walka najprawdopodobniej Carlosa Sainza i Roberta Kubicy Juniora, ponieważ Carlos Sainz już tylko 3,5 teraz zbliża się, miał lepsze wyjście z tego zakrętu, nie pamiętam, który to jest zakręt, a teraz będzie DRS i jeżeli Robert Kubica Junior teraz nie odrobi do Estebana Ocona, to na tej krótkiej strefie DRS, która jest umiejscowiona i w jednym, i w drugim sektorze, no to raczej nie będzie w stanie obronić się przed Carlosem Sainzem, aczkolwiek wszystko jest możliwe. Teraz będzie punkt detekcji DRS. Nie będzie, nie będzie DRS-u. Carlos Sainz ma DRS, już się zbliża, ale nie będzie manewru. Charles Leclerc jest drugi. No, a trzeci jest albo Lando Norris, albo Daniel Ricciardo. No, teraz Carlos Sainz jeszcze nie będzie atakował Roberta Kubica Juniora. Teraz dohamowanie do zakrętu 12, nie 13, teraz zakręt numer 14, w ten podsterowny prawy zakręt i teraz ten długi 15 zakręt, taki szybki, długi, szybki prawy. Teraz podjazd pod górkę na prostą startową, tam do góry. Jest DRS, a Carlos Sainz nie wiem, czy ma system DRS. Nie wiem, czy będzie będzie korzystał z DRS-u. Teraz raczej nie będzie korzystał z DRS-u. A Robert Kubica Junior może spróbować zaatakować Estebana Ocona. Nie, nie będzie atakował. Za daleko. Słabe wyjście z zakrętu numer 4. Teraz ten piąty zakręt, taki nawrót. I teraz wjeżdżamy w szóstkę. Teraz ten siódmy zakręt. Wjeżdżamy w ten wolny prawy. Teraz wjeżdżamy w zakręt dziewiąty. Teraz dohamowanie do dziesiątego zakrętu. Tutaj bardzo
taki ślepy, można powiedzieć, zakręt, bo jest pod górkę i potem zjeżdża w dół i teraz 11 i teraz 12 zakręt, ten wolny, kolejny nawrót. I teraz ten podsterowy zakręt numer 14. Teraz zakręt numer 15. Dużo S używa Robert Kubica Junior i nie obroni się Esteban Ocon. No i już nam się rozjechała stawka. Max Verstappen około 10-11 sekund przed Robertem Kubicą Juniorem. Teraz DRS za Fernando Alonso. Esteban Ocon nie będzie atakował i Robert Kubica Junior też nie będzie atakował. No i teraz rekord w pierwszym sektorze. Więc to może być najszybsze okrążenie w tym wyścigu. No i to jest dobry start raczej Roberta Kubica Juniora. No to co? Dopiero zyskane dwie pozycje. Teraz 0,5, prawie 0,6 szybciej w drugim sektorze. No i Fernando Alonso tutaj trochę gorsze wyjście. Teraz w tym podsterownym prawym zakręt numer 14 i teraz wjazd w ten długi, szybki zakręt numer 15, który pokonujemy na 7 biegu i na wyjściu wbijamy 8 bieg. Teraz DRS ma Fernando Alonso. Jest dużo RS-u używane przez Roberta Kubica Juniora, ale nie będzie manewru. Oj, tutaj było blisko. Co tutaj zrobił Fernando Alonso? Oj, mogą być skargi po wyścigu. Tak DRS będzie. Ale straci tutaj około 0,6 Roberta Kubica Juniora przez to. Duże emocje na pitwallu Red Bulla. Teraz wyjście z tego zakrętu. Teraz wjazd w 9. I teraz dohamowanie do 10 zakrętu. Taki idziemy pod górkę i teraz znowu zjeżdżamy w dół do zakrętu numer 11. Teraz zakręt numer... Nie. 12? Nie. Coś tu się nie zgadza. Nie, bo to jest zakręt numer 14, to tam był numer 13 zakręt. Ale to okrążenie jest gorsze. No niestety. No i teraz znowu się zbliża Robert Kubica Junior. Nie będzie manewru, czy będzie tutaj lepsze wyjście Roberta Kubica Juniora, ale tutaj na tym krawężniku, oj, poleciał bokiem. Ale tutaj, czy kogoś rozbił? Yuki Tsunoda odpada z sesji. Aj. No, już raczej bez szans na punkty. Robert Kubica Junior. Najechał na ten żółty gap, no i stracił dużo, podbiło jego wolt, obróciło, no i wsiął w zakręt numer 3. No i ma 10 sekund kary do ścinania zakrętu. Ten sekund z tempenu. Może odbić tą karę w boksie. Ale raczej teraz zjedzie kierowca, jak któryś kierowca na softach, bo te softy wiele szybciej się podają niż medy. No, ale czy ktoś jest w alei serwisowej? Jeszcze nikt o dziwo nie zjechał. Okay, you're in the top 10. Oj, tutaj problemy na wyjściu z zakrętu numer 1, teraz zakręt numer 3 i teraz wjazd zakręt numer 4. Teraz będzie walka o to, żeby jak najszybciej uprzedzić i Fernando Alonso,
ewentualnie Pierre'a Gasly'ego, żeby jak najmniej stracili przez tą 10-sekundową karę. I teraz gaz w dziesiątkę, zakręt numer 11. Zakręt numer 13. Ten też wolny lewy nawrót, teraz ten podsterowny, prawie wielka podsterowny w samochodzie Roberta Kierunara. Jeszcze nikt nie zjeżdża do alei serwisowej. Gdzieś na krążeniu 11. 12, może nawet 10 kierowcy zaczną zjeżdżać do alei serwisowej. No to już jest tak naprawdę ten moment, w którym medy są już prawie lepsze niż te, no już trochę zużyte opony soft, te miękkie opony są już, no można powiedzieć, że raczej w gorszym stanie. Zapewne są w gorszym stanie, bo softy się szybciej zużywają. Póki co nic się nie dzieje. No ewentualnie, że tam z tyłu się jadą, jest taki mały pociąg z tyłu, trzy samochody. Nie będzie DRS-u miał Robert Kubica Junior. Prawdopodobnie, bo za chwilę punkt detekcji DRS musiałby teraz nagle znikąd znaleźć 40. Nie będzie DRS-u. Jeszcze nikt nie zjeżdża do boksu. Może na okrążeniu 10 ktoś jedzie. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Teraz zakręt numer 3. No i nadal nic się nie dzieje, nie ma DRS-u Robert Kubica Junior, tutaj poza torem trochę. Straty ma Esteban Ocon, już 3 sekundy straty. Inżynier wyścigowy Roberta Kubicy Juniora wyskakuje z jakąś alternatywną strategią. I teraz pytanie, czy wykorzysta tą alternatywną strategię Robert Kubica Junior? Ok, copy that. Chyba tak, chyba, ale jest Pierre Gasly w alei serwisowej. Jest to pierwszy kierowca w alei serwisowej. Teraz bardzo, no teraz już w o wiele lepszym stanie są te medy, no bo proszę powiedzieć, jak szybko odrabia do Fernando Alonso, jak szybko traci Esteban Ocon. Także te softy już są o wiele gorsze niż te medy. Teraz bardzo ważne, żeby nie uszkodzić się. No, teraz Fernando Alonso jest trochę przed Robertem Kubicą Junior, trochę odjechał. Teraz więcej przyczepności mają te medy niż softy, no i spodziewamy się, że na tym okrążeniu już większość kierowców zjedzie do alei serwisowej. Mercedesy zostają, Red Bull zostaje, Leclerc zostaje, a nie, jeden z Mercedesów zjeżdża do alei serwisowej. Kto to jest? To Lewis Hamilton. Okay, you're catching the car ahead. I teraz będzie manewr na Fernando Alonso od zewnętrznej. Udanym
No, wyprzedzony jest Fernando Alonso. Nie miał szans na obronę, bo nie miał DRS-u, aczkolwiek teraz będzie musiał się bronić Robert Kubica Jr. przed Fernando Alonso. Alonso nadciąga, widać go w lusterkach, zbliża, ale manewru nie będzie ostatecznie. A teraz 2,5 sekundy poniżej, albo nie, 2,5 sekundy traci do Lance Strolla Robert Kubica Jr. Tutaj teraz będzie kluczowe, żeby jak najbardziej odjechać tym kierowcą, który byli w alei serwisowej. Teraz Max Verstappen w alei serwisowej, także teraz na pewno nie zjedzie Robert Jr., ponieważ to by był bardzo powolny. Więc wszyscy zjeżdżają oprócz kogo? Lando Norris czy Daniel Ricciardo został. Lance Stroll zjeżdża, Bottas zjeżdża, Ricciardo zjeżdża, czyli zostaje tylko Lando Norris. I Alonso zjechał. Też ciekawe. Teraz na tym okrążeniu powinien zjechać Lando Norris oraz Esteban Ocon i Jack Aitken. Hasy chyba nie były w alei serwisowej, tak mi się wydaje. Teraz Max Verstappen wyjechał za Aitkenem i Estebanem Oconem, czyli no i Max Verstappen utknął w korku, będzie musiał jak najszybciej wyprzedzić tych kierowców na softach, ale Max Verstappen ma jeszcze niedogrzane te hardy, bo te hardy się bardzo długo dogrzewają. Norris w boksie, Ocon w boksie i no i teraz Max Verstappen sobie będzie, no jest prowizorycznie, jest teoretycznie liderem, bo jeszcze Robert Kubica Jr. nie zjechał dalej serwisowej, bo ma medy. I te medy wytrzymują o wiele dłużej. I warto zauważyć, że ciągle jedzie na używając tego trybu wyprzedzania, ciągle ma włączony ERS, nawet w zakrętach. To znaczy, że ma bardzo dużo trakcji, skoro jeszcze nie wysponował, bo gdy jest włączony ERS na wyjściu z zakrętu, to można wysponować. Teraz pytanie, kiedy zjedzie Robert Kubica Jr. Już nie użyje na tym okrążeniu ERS-u. Jeszcze nie zjedzie do alei serwisowej. Czyli wszyscy... No najszybsze okrążenie, 1.19.0. Jeszcze nie było samochodu bezpieczeństwa, mimo tego, że Yuki Tsunoda został rozbity. Znaczy, no rozbił swój samochód. To jest to, że Robert Kubica Jr. no nie opanował wieka na tym drugi kart, no i pojechał bokiem. No i nie było samochodu bezpieczeństwa, tak więc, no nie spodziewajmy się samochodu bezpieczeństwa, no chyba że będzie jakiś dzwon na przykład w pierwszym sektorze. I jeden z hasów w alei serwisowej i jest to najprawdopodobniej Mick Schumacher. A
Oj, długi pit stop. Bardzo długi pit stop miał Mick Schumacher, to widać nawet, bo ta kulka, która oznacza, że gdzie jest dany kierowca, się zatrzymuje, to tu widać, że jedzie, a tymczasem, gdy był widoczny komunikat radia, to sobie te kulki jeździły, były widoczne przed to menu komunikacji z inżynierem, no i tam te kropeczki jeździły. Teraz może dojść do dublowania jednego z zawodników Haasa. Pytanie, który to zawodnik Haasa? Drugi kierowca Haasa teraz w alei serwisowej. Także będzie ciekawie. I jeszcze nie wiadomo, kto to jest. Zakręt. Na którym jest niebieska flaga. Jest to Nikita Mazepin, także w alei serwisowej był Mick Schumacher. I teraz będzie miał DRS za Nikitą Mazepinem. Jeszcze. No, bo jakby punkty tak z DRS, to był za Nikitą Mazepinem, także. Mądrze rozegrane. No, tutaj ani nie odjeżdża, ani nie zbliża się, moim zdaniem, Max Verstappen. To raczej widać, bardziej się oddala od Roberta Kubicy Juniora. Jedzie do alei serwisowej na tym okrążeniu Robert Kubica Junior. Jednak. Ale jeszcze ma te 10 sekund kary, które będzie musiał odbyć. Complete, go now. No i spin Roberta Kubicy Juniora i kolizja z Lewisem Hamiltonem. Okay, clear. Walka z Alonso. A nie odbył tej kary. Czemu? Co się stało? Kiedy nie można odbyć kary w alei serwisowej? Co tu się stało? Co tu się stanęło? Tak nie zauważyłem. Dlatego wyjechał 8. No nie wiadomo, co się stało. Może 10 sekundowej kary nie da się odbyć w boksie. Zasady. Bo akurat w sezonie 2020 dało się odbyć tą karę w boksie. Także halo, Codemasters. Co? I Lewis Hamilton jest 14 dopiero. We're trailing our teammate by 23.7 seconds. I 23 sekundy straty do Maxa Verstappena.
rekord w pierwszym sektorze. Roberta Kubica Juniora. Zbliża się do Lansa Strolla. No i wkrótce może planować manewr. Może będziemy tutaj... Ooo, słabe wyjście miał. Tutaj na overtake'u. Była maksimum mercy, będzie na DRS za Lansem Strollem. I to będzie najszybsze okrążenie. W wyścigu 1.17.9. Teraz rozwinął prędkość 344 na godzinę. No i co, bardzo go zbliżał do Lansa Strolla. Teraz będzie manewr, nikt się chyba nie uszkodził. DRS będzie miał Robert Kubica Junior. Jak się zakończy ta walka? Będzie opóźniał hamowanie, czy na prostej? Będzie opóźniał hamowanie tutaj zdecydowanie, ale przestrzelił. Także Lance Stroll, a nie, jednak objechał Lance Strolla po zewnętrznej. Bardzo ciekawy przebieg wydarzeń. Lance Stroll nie chciał ryzykować i nie chciał ryzykować spinem, dlatego odpuścił, no i przepuścił Roberta Kubica Juniora, który był ewidentnie szybszy. No i teraz 6 dziesiątych straty do Pierre'a Gasly'ego, który także jest na softach. No i możemy się spodziewać manewru Pierre'a Gasly'ego na Valtterim Bottasie, bo Hamilton jest z tyłu, a Gasly jednak w alei serwisowej, także nie będzie manewru. Gasly zakłada medy i jedzie do końca, czy hardy. Gasly zakłada medy i będzie chyba jeszcze raz w alei serwisowej. A Robert Kubica Junior też jedzie do alei serwisowej i potem jedzie najpierw albo po medy, albo po kolejne softy i będzie jechał do końca. Max Verstappen prowadzi ten wyścig. Drugi jest Lando Norris, trzeci Charles Leclerc i czwarty Daniel Ricciardo, piąty Valtteri Bottas, no i szósty Robert Kubica Junior, który no, może dojechać szósty, ale może nie dojechać szósty, tylko poza pierwszą dziesiątką ma tą karę 10 sekund, której nie mógł odbyć w boksie. Seconds. They're on old hards. Their tyres are 8 laps old. The time last lap was a 1:19.9. You're gaining by 2 seconds a lap. I czyżby Valtteri Bottas już nie miał w planach gier do sobie? Czy może ściągnie go? Our gap to the car is 5.0 seconds. Mechanik albo sam Toto Wolff ściągnie go po softy. Ciekawe, jak to się rozstrzygnie. A drugi bolid zespołu Ferrari usnął za jednym z kierowców Alfa Romeo. Jest to chyba Guan Yu Zhou. Na pozycji numer 14, a Carlos Sainz jest 15. Keep managing your tires, manage your tires. Dobrze, to ja panuję, mówi inżynier.
nie wyścigowi, Nikita Mazepin, dublowany kierowca. Będzie DRS. Wjeżdża Nikita Mazepin, przepuszcza. A Bottas będzie teraz dublował i jednego z kierowców Alpine. Estebana Ocona będzie dublował. Chyba? Tak. Williams już dublował. Nie wiem, czy Williams. Wiadomo. Ale raczej tak. The gap to the car ahead is 3.6 seconds. Jest także szansa, że dojdzie do końca na tych softach, bo no nie zarządza mikrofona i rewelacyjna, nie używa ich tak szybko jak na początku zużywali je kierowcy. Chciałem powiedzieć wszyscy, trzeba tak było zmiera, ale niektórzy kierowcy byli na medach i niektórzy kierowcy, szczególnie George Russell, nie wiem, czy nie tylko George Russell startował na hardach. Także bardzo interesująca sytuacja. Bottas już 3 sekundy teraz mam przewagi nad Robertem Kubicą-Juniorem. Ma większe tempo, ale 2% zużycia na, mniej więcej 2% zużycia na okrążeniu jest na tych softach. I tak to wygląda na przedniej i lewej oponie. Albo nawet 3% zużycia na okrążeniu. Już 2 sekundy dzielą Walteriego Bottasa i Roberta Kubicę Juniora. Walteri Bottas będzie się potem musiał zmierzyć z Robertem Kubicą Juniorem na tych starych hardach, ale Robert Kubica Junior będzie miał też te stare softy. No i spin. No i Robert Kubica Junior pozbawia się szans o pozycję piątą pozycję. No i tutaj jeszcze raz obróciło. Wyprzedzony przez Lance'a Strolla. Przegrzane tylne opony. No, fatalna sytuacja. No i teraz Lewis Hamilton jeszcze się zbliża. No i wyprzedza Roberta Kubicę Juniora. No to fatalna sytuacja. Jeszcze 10 sekund kary ma. No i już uszkodzenie, no i już wjeżdża w wir, no i już jest po ptakach. Już jest po ptakach. Kolizja ze Stebanem Okonem. Masakra. DNF. To koniec wyścigu Roberta Kubicy Juniora. A gdyby nie ten spin, to byłby może piąty albo szósty.
bo gdyby wyprzedził Valtteriego Bottasa i mu odjechał, no to byłby najprawdopodobniej na tej piątej pozycji, zbliżyłby się to do następnego kierowcy. No, skończyłby na szóstej pozycji. Max Verstappen wygrywa ten wyścig. Cieszył się wybudu, ale no, jednocześnie jest niedosyt, bo DNF drugiego kierowcy. Nie było deszczu. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Będziemy słyszeć Antonego Davidsona i Croftiego. A teraz podium, no i... No i no nieudany wyścig Roberta Kubicy Juniora. So let's review the updated driver stats. Max Verstappen should be pleased with his performance, making gains at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Jack Aitken gets my vote today. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Red Bull pull further ahead in the standings. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend from them as they find their way towards the top. Mogę was... A nie, jeszcze highlights zobaczymy sobie tego wyścigu. Co tutaj się stało w pierwszym zakręcie? No, dostał gonga od jednego z McLarenów, Russell sprzedał gonga Perezowi. Też ciekawa sytuacja. Tutaj się korek zrobił, 6 bolidów. Tam ktoś pojechał na wstecznym w ogóle, to był chyba Nikita Mazepin, dokładnie. Nikita Mazepin stwierdzi, że sobie wróci wsteczny, bo czemu by nie. Tutaj walka. Tam za plecami Roberta Kubica Juniora. Jednak Fernando Alonso za ten incydent, bo prawie był tam kontakt między Fernando Alonsem a Robertem Kubicą. Możemy za chwilę zobaczymy ten manewr. Nie było żadnej kary, była tylko informacja do inżyniera wyścigu Fernando Alonso. Inżyniera wyścigowego Fernando Alonso, że ma tak nie robić, bo jeszcze jeden taki incydent i będzie kara 3 sekund za nieodpowiednią jazdę. Nieregulaminową jazdę. Teraz zobaczymy ten manewr. Nie, to jest już manewr, w którym wyprzedził Fernando Alonso. To nie jest ten. Nie, tu był Esteban Ocon. Teraz zobaczymy manewr na Fernando Alonso. Na krążeniu szóstym. No tutaj, no i za ten incydent dostał tylko ostrzeżenie. Zdenerwowany był tutaj Christian Horner po tym incydencie, po stracie, no i... No i tutaj właśnie tutaj pojechał bokiem, no i tutaj wyeliminowany Yuki Tsunoda. No, czemu nie było samochodu bezpieczeństwa? Przepraszam bardzo. Proszę mi to wyjaśnić. Czemu FIA nie ma bezpieczeństwa? Nie ma DRS-u tutaj. No i tutaj zaczęło rzucać już praktycznie na boki. Tutaj jest atak. Z onboardu. O no, jeszcze raz zobaczymy tutaj ten piękny drift, wręcz bym powiedział. Za dużo gazu na wyjściu, no i pojechał bokiem. Najechał na ten żółty gap, no i
No i Yuki Tsunoda. No nie miał jak, nie ma co zrobić. Mógł ewentualnie spróbować dać po heblach, ale to i tak by się nie wyrobuje. Wydaje się, że nie patrzył na sterka, ale tutaj już widział. No i tutaj mógł się wcisnąć, ale nie, stwierdził, że dobra, niech już jedzie, bo przede mną jeszcze nie chce dopuścić kary za wypadek. Także mądre zachowanie. Roberta Kubica Juniora, który odjeżdża Lance'owi Strollowi teraz. Następne okrążenie widzimy. W timelapsie, czy w hiperlapsie, nie wiem jak to się nazywa. Tutaj. Ups. W przyspieszonym tempie, no i tutaj już miałby Walteriego Bottasa. Impresję zjadła Roberta Kubicy Juniora. Tutaj widzimy. No, za dużo gazu przegrzał ten opony, miał tam 112 stopni. Ta flaga teoretycznie nie można chyba. Nie, tutaj już był poza torem, to już. Można było. Okrócony był w ogóle poprzek. Czyli przeciwną stronę. Kolizja z tym Hamiltonem się wędził do zwaki. Mógł wyjechać, no nie był w stanie, więc no niestety DNF. Tak więc tak wygląda klasyfikacja generalna po tym wyścigu. I zapraszam na kolejny wyścig, który odbędzie się w... Zaraz się przekonam, który odbędzie się w Monako. Nie, w Hiszpanii odbędzie się następny wyścig na torze Katalunia. Także zapraszamy na następne Grand Prix. Widzimy się na następnym wyścigu. Trzymajcie się, pa.